Witam was tutaj, cześć i czołem Avizynosz, zapraszam was na kolejny odcinek z Avizynosz poza prawem. I tak, nawet Urino oczywiście. Dzisiejszy trochę bardziej nietypowy odcinek. A w sumie co w nim jest nietypowego? Mam problem, na razie jeszcze nie wymyśliłem muzyki do tego odcinka. To co mogliście usłyszeć na początku, to jest cześć do mojej koleżanki jakieś tam pewnie. Ale mniejsze z tym, tak? Nie jestem. Mam znajomych, tak? Nie, mam. Czasami do kogoś mogę pogadać, tak? O czym ja w ogóle mówię? Dobrze, dzisiejsza trasa jest dosyć krótka. Przynajmniej jak dla mnie, z mojej perspektywy. Ponieważ idziemy do metra Płocka z... Złotej. Ze złotej, ale nie obok złotych tarasów, tylko obok... Po tej drugiej stronie Jana Pawła. No i tak, tutaj oczywiście zbytnio nie ma jakiejś... Prędkość średnia nie jest jakaś wielka, chociaż i tak jestem zdziwiony, że aż taką ładną nam się udało wykręcić. Najwyraźniej będę trochę szalać. Może to mi trochę pomoże z muzyczką. No i tak, jedziemy sobie 15 na godzinę na po przystanku. Tutaj ogólnie jest kiepsko z jakąkolwiek drogą, ścieżkami rowerowymi i czymkolwiek w tym miejscu akurat. Ale później jak już będziemy jechać, to już jest coraz lepiej. W ogóle dzisiaj to jest strasznie fajnie, bo teraz dźwięk nagrywam to nie do komputera. Mam tutaj mikrofon przed sobą, ale krzesło jest cały czas w użytku, bo teraz tam nagrywam Avizynosz, przygodę Avizynosza tam Lego, tak, w Duci po wakacjach. Nie wiem, jeszcze kiedyś pojawią odcinki, pewnie w tym miesiącu może. No i tam teraz jest krzesło, bo nagrywałem i teraz przed komputerem jak siedzę, to siedzę na łóżku. Więc tak trochę jestem daleko od mikrofonu, musiałem sobie go trochę poprzestawiać. Ja tak pomijając, to jedziemy tutaj Jana Pawła i dojeżdżamy do Ronda ONZ, czyli metro Rondo ONZ. Następna stacja Rondo ONZ. Nie, to jakoś inaczej mówiło. Stacja Rondo ONZ. Ale tak czy siak, mniejsza z tym, co nie? To nie jest najważniejsze. Wyjechaliśmy już na ścieżkę rowerową. Tutaj mam oczywiście stację Vetrilos, tutaj czasami korzystam, chyba jakiś odcinek nawet nagrywałem. Tutaj 10 zł dostałem od Vetrilo. No i tutaj sobie jedziemy prostą trasą, jak wiadomo, jak się leci. Z fanagą dzisiaj sobie włączyłem YouTube'a, tak jeszcze tak zmieniając temat. Włączyłem sobie YouTube'a, co nie? No i no dobra, sobie zobaczę w statystyki, tak jak dam, ale pierwsze co mi się rzuciło w oczy i po prostu powiedziałem nie, to chyba kliknąłem nie swój kanał, bo to jakieś niemożliwe. Pokazało mi 99 subskrybentów. Przyznać się, kto doszedł nowy. Nie, pokazało mi chwilę później, że jakaś nowa osoba się pojawiła 2 godziny później. Na osób, które może nie oglądają, oglądają tylko materiały polityczne, tak? Ja nagrywam jeszcze inne odcinki i inne się rzeczy dzieją, więc tutaj nie można... więc to tak w skrócie. No i tutaj mamy naszą ukochaną trasę... no to tak jak Sonda ONZ tutaj się jedzie ścieżką metawedową, jedziemy w kierunku Ronda Daszyńskiego. To są te nowe trasy, które zostały oddane, nowe tory tramwajowe, które zostały zamknięte. No i tam oczywiście są już wielkie haszcza, także się naprawdę dzisiaj zdziwiłem, 99 subskrybentów. To tak, niedługo będzie 100. Na 100 będą dwa specjale. No, inaczej, będzie specjal z okazji urodziny są w listopadzie. I będzie specjal z okazji setki. I z okazji setki będziecie wygłosować, co wy chcecie. Ale jak będzie setka i tam trochę więcej, bo nie wiem czy zauważyliście, na moim kanale tak jak się pojawia sub, to za chwilę znikają dwa. Więc nie przywiązuję się zbytnio do tych 99. Zaraz mogą zniknąć. Aż sobie zerknę teraz, jak tutaj wygląda to aktualnie sytuacja ze subami. YouTube ładuje się... Nie, 99 cały czas, okej. Okay. No to tu nic nowego nie widzę. No to 99. Jak będzie 100 z hakiem, to wtedy dopiero jakiś odcinek dam na temat specjala. Ale to jeszcze to do urodzin, to jeszcze jest chyba ponad miesiąc. Tak mniej więcej tam patrzyłem, że w niedzielę wypada. Dobrze, ale zmieniając temat, tutaj jest kolejna część. Ogólnie obok Ronda Daszyńskiego, to się strasznie dużo ostatnio bilowców w nowej bloku buduje. I takich wieżowców bardziej. No i na przykład tutaj jest taki fajny wieżowiec, który buduję mi już naprawdę dawno temu, już zamknęli ścieżkę rowerową i z czego jestem zły. Tu jest kolejny wieżowiec na wprost, który widzicie. No nawet w kadrze nie widać jego całej klasy. No mi przez niego zamknęli 2 ścieżki rowerowe, przez to jestem naprawdę zły. Oczywiście mnie to nie interesuje, że ścieżka rowerowa jest zamknięta, bo w końcu jestem na rowerze, tak? Kto
kto mi tutaj przeszkodzi. Chociaż podobno słyszałem na lekcji, że jeżeli się nie ma karty dowodowej ze sobą i policja cię złapie, to możesz nawet pójść do paki. Więc brzmi ciekawie. Ja akurat kartę dowodową zawsze mam ze sobą, to akurat to nie jest problem. No i tutaj jedziemy, czyli całkowicie pojechałem bezprawnie. Teoretycznie, znaczy jechałem po ścieżce dowodowej, która jest nieczynna, więc w teorii nie wiem jak na to kodeks prawny działa. Tutaj kobietka mi ustąpiła, nawet się w sumie nie dziwię. No i tutaj mamy tam do Daszyńskiego, kolejna stacja metra. Stacja Rondo Daszyńskiego. Drzwi otwierają się z lewej strony. My tutaj właśnie mamy. Ojejku. Tutaj zazwyczaj autobusem jadę do domu. Jak mi się nie chce czekać na tramwaj, bo muszę iść, bo się spieszę, to wsiadam sobie 105 jadę. No. Czy w jakiś inny tramwaj. Kierunek osiedla Górczewska. Tutaj mamy stację Vetturillo, którą na pewno możecie kojarzyć, to w starszych odcinkach z niej bardziej korzystałem. Teraz to gdzie indziej już jeżdżę, to trochę dalsze odcinki, bo tutaj już jest to wyrobione na maksa te materiały i miejsca, więc to dzisiejszy odcinek taki nie, trochę inaczej jeździmy, ale zamierzam gdzieś pojechać tak bardziej jakąś zrobić dłuższą serię z Avizonoszem właśnie tutaj na Vetturillo, bo niedługo przecież mi zamkną dowody. A odcinki trzeba będzie wpuszczać. Znaczy w zimę to ogólnie zamiast tego pojawi się inna seria z Cities albo jakaś jeszcze inna seria. Ale nie będę już jeździć na rowerze, no bo jak będą zamknięte i nie będzie stacji nie będzie rowerów na stacji, to siłą rzeczy nie przejadę się. Ewentualnie wezmę jakiś tam rower od babci i może się przejeżdżę wtedy po Warszawie, ale to będzie po śniegu. Ale to tak bardziej jako ciekawostka, bo ja jednak wolę zawsze jeździć na Vetturillo, bo tam zawsze wszystko może być zepsutego, co nie? I to nie moja wina. Mogę wziąć drugi i tam będzie zepsute, a o mój własny to bym musiał się troszczyć. Problem związany, co nie? Tutaj jedziemy dalej, tutaj właśnie jest obok, wykopy są do rozbudowy tutaj M2 3+3, tutaj jest akurat odcinek na Wolę, Bemowo i takie tam. No i tutaj właśnie były tarcze wyjmowane, tutaj można było zwiedzać tarcze tego typu. My, jakby ktoś się zastanawiał, nie dojedziemy do stacji Młynów C7, tylko do stacji C8 Płocka. Metra Płocka. Jeszcze jest nieotwarta i nie będzie otwarta chyba przez jeszcze rok. Nie wiem, tam na końcu odcinka pokazałem, kiedy ma być odbiór dla władz, dla użytku publicznego, ale to zobaczymy, tak? Tutaj ogólnie też była ścieżka towarowa po tej stronie, taka może trochę mniej wygodna, bo po drugiej stronie jest asfaltowa, ale tu mi jest o wiele wygodniej tędy jechać, bo tam się trochę bardziej kręci i tam częściej jeżdżę, a tutaj trochę jeżdżę rzadziej i tutaj mi po prostu popsuje trochę tą ścieżkę, no bo buduję metę, to co nie? Tutaj na przykład ten odcinek też zostanie otwarty, naprawdę trzeba jeszcze trochę poczekać. Kurczę, ale śnieg mi naleciała. Swoją drogą, w środę, nie wiem kiedy to jest dla was, mój mózg dzisiaj trochę nie działa. W środę może będzie jakiś live'ik, nie wiem, będę składać klocki Lego Galerii Mokotów, takie darmowe, może ktoś kojarzy. Idziesz, budujesz, zabierasz, coś takiego. Nie, czekaj. Przyjdź, zbuduj i zabierz do domu. O, będzie teraz tak na wróble. Także sobie w Skodę będę przychodził. Trzeba jakieś darmowe klocki mieć, tak? Na przykład mam już grilla. Do przygód Avizonosza będę mieć kolejnego. No i tutaj na przykład dojeżdżamy do teatru. Pamiętam, tu jest teatr, banki, wszystko w Bugie, co? No i oczywiście z boku oczywiście mamy cały czas naszą ukochaną ścieżkę dowodową, która się tutaj ciągnie i ciągnie. Ogólnie mam pomysł, żeby... Czekaj. Co? Ja tu mam czekoladę jeszcze? Kurde, mam tu jeszcze czekoladę. Może jednak częściej trzeba zaglądać do tej szafki. Jaka to czekolada? Co taki? Mikrofon mi upadł. Gorzej z tym, że czekolada mi upadła. I się tak trochę pokruszyła. I cały czas nie wiemy, jaki to jest. Mleczna. Dobra. No cóż. Nie będę teraz jeść tej czekolady, bo jestem na odcinku, kurde, ale mi się to sypało teraz tu na podłodze. To ja będę musiał iść po jakiś odkurcz, co? No ma. Mikrofon wraca na miejsce. Spadło mi. Dobra, mniejsze z tym. Minęliśmy przed chwilą. Nie było mnie przez chwilę. Pewnie dużo się działo. Może jakąś prędkość wyciągnąłem. Może. Ogólnie dzisiejszy odcinek tam jadę około 3 km, więc to nie jest jakieś strasznie dużo. No i tutaj oczywiście idziemy pewien kawałek drogą. Teraz już jest ulica Płocka, tylko że ona jest zamknięta na końcu, ponieważ na środku drogi jest budowa stacji Płocka. Więc jest naprawdę fajnie. Więc jeżeli ktoś na niej jeździł, no to trochę ma utrudnione. Ogólnie to zrobi dostęp dla wszystkich mieszkańców tutaj
mają teraz trochę bardziej wygodnie, nawet bym powiedział, bo jest o wiele mniejszy ruch, ale pomijając to, strasznie im tutaj to chyba psuje parkingi i tego typu już tutaj rzeczy. No i tak, tutaj sobie ładnie pędzimy 25 km na godzinę prawie, no bo jedziemy drogą, co nie, to tutaj jest wygodnie, wiele jeżdżę asfaltem, to jest lepiej. Tutaj jest punkt informacyjny, o widzicie, na wprost, to jest punkt informacyjny M2-3+3, możecie tutaj przyjść, taka fajna jest pani, ja już ją znam. Oprowadzała mnie po stacji młynów. No i trochę się znam jeszcze z innych rzeczy, oczywiście związanych z metrem. Taka fajna pani, która może powiedzieć ci prawie wszystko na temat rozbudowy M2-ki. Ogólnie w tym punkcie jakieś ulotki, gazetki tego typu. Co prawda mają nieaktualne ulotki, bo już przecież się zmieniły stacje, na przykład nie ma już Wola, tylko jest coś tam. Wola Park, tylko coś innego, albo nie ma już Mory, tylko jest Karolin, chyba tak. I Połczyńska też nie ma, jest Karolin. Czyli na przykład zamiast STP Mody jest STP Karolin. Dziwne dla mnie. No ale mniejsza z tym, nawet się powoli przyzwyczaiłem do tych nazw. To nie jest zbyt dobra wiadomość. A, i zapomniałem wam powiedzieć, dzisiejszy odcinek jest trochę dłuższy, ponieważ to dzisiejszy odcinek nie jest całkowicie poza prawem. Na przykład taki fajny sobie skrót, bo ktoś... Ja nie widziałem, że tam się podniesie, ale i tak mi się udało tu ładnie objechać. No, tutaj ogólnie to osiedle jest całkiem przyjemne, nie wiem czy widzieliście, tutaj były ścieżki i tego różne chodniczki i były progi, po których można było się ładnie tutaj pięknie przyjechać, w sensie, że był na środku przejazd dla rowerzystów. No i tutaj jedziemy, no już wiadomo gdzie, do naszego celu. I tak, tutaj za chwilę będzie taki trochę dłuższy moment, w którym nic nie będzie działo, ale spokojnie, nie odchodźcie, tutaj się cały czas coś jeszcze będzie działo, ponieważ ten odcinek jest poświęcony tak bardziej stacji metro Płocka. Następna stacja Płocka. No to trochę bardziej na temat tej stacji sobie opowiemy. Tutaj już za chwilę. Patrzcie, przesunę sobie ten mikrofon teraz. I mnie gorzej łapie, bo ciszej mnie słychać. Dobrze, tutaj obok jest stacja właśnie Płocka. Jest trochę obsunięta, bo tutaj budują te metro, ale tak poza tym jest, więc trzeba się cieszyć. I zazwyczaj nie jakieś wypadki sam pomijając ten dzisiejszy dzień. No i trochę dużo jest też stojaków, więc wiedziałem, że tu będę mieć łatwy dojazd, a ja akurat wracałem do domu, tak? Trochę inaczej. No i tu sobie wpinamy oczywiście pięknie rower. Tu słyszałem pięknięcie. To znaczy, że rower mi przyjęło świetnie. Ciekawe, czy teraz jeszcze sprawdzę na telefonie, czy miałby na pewno przyjęło. Jeżeli tak, to wciskam stop. No i przechodzimy już sobie do nagrania. Tutaj wziąłem kamerę w własne ręce, no i jak to jest, jak ja bym w ręce, kamerę w ręce, to może trochę telepać, jeśli z reguły szanse. Tutaj mamy bramę główną wjazdu do Płocka, metro Płock, C8 Płocka, można tak powiedzieć. O, i tutaj wam trochę pokażę za płotu, myślałem, że maksa podniesioną kręcenie. Kamera jest dosyć mała, więc nawet się mogli nie skapnąć, ale ogólnie o tej godzinie to już mogli trochę nie pracować. Tu proszę bardzo, możesz sobie zobaczyć, spójrz tutaj. A, tak, tu był napis spójrz tutaj, sobie mogę zerknąć sobie. Ja dopiero później zobaczyłem, bo jednak stwierdziłem, że mogę sobie bardziej patrzeć do góry, nie? No i tutaj pomiędzy tymi różnymi buduje się stacja Płocka, już wszystkie tunele są gotowe. I tutaj nasz ulubiony ten napis. Zakończenie robót 29 listopada 2019 roku. Czyli tuż przed grudniem. Za rok. Czyli w skrócie został nam rok. Za rok będzie otwarta stacja Płocka. I wszystkie trzy stacje, 3+3 na Targówku i na Woli, Domowie. Nie, na Woli to będzie. No to fajnie, to tak wam powiem. To już ja bym się nawet cieszył, bo to myślałem, że to będziemy trochę dłużej na to czekać. Tu ze swoją nogą czekam na zielone światło, jak nie wiadomo kto. Nigdy tutaj się nie czeka na zielone światło, a ja pomyślałem, a może jednak poczekam, nie wiem czemu. Tak czy siak, to tylko rok nam został. No, nie jest też tak źle. Tu jest wizualizacja stacji, jak będzie wyglądać. Co innego, to jest stacja pierwsza od Ronda Dzerżyńskiego. Później jest Młynów i później jest Księcie Janusza. Później mamy... Później był... Wola Park i... Później była stacja... Nie pamiętam, jak się teraz Wola Park nazywa. W sensie ta stacja. Później była stacja... o Wola Park. Powstańców Śląskich, a teraz to się nazywa też trochę inaczej, to jest Bemowo. No i później to są już różne tam Razurowa, chyba Księcie Janusza, Razurowa, Chrzanów, Połczyńska i Mody. Z
tym, że nazwy, tak jak już mówiłem, się trochę pozmieniały. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli się podobało, zostawcie górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Jejku, teraz dosięgnę do tego przycisku 100. Cześć!